W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób możemy wyskalować blockchain. Będzie używanych tutaj dużo zwrotów angielskich, gdyż według mnie nie ma sensu tłumaczyć jeden język polski, bo te zwroty używane są cały czas przez wszystkich ludzi ze świata krypto. No i to będzie dla Was kwestia edukacyjna, a ja też nie będę bawił się w lingwistę, którym nie jestem. No więc zaczynajmy. Niektóre blockchainy zostały zaprojektowane w ten sposób, że nie są w stanie przeprowadzić dużej liczby transakcji po relatywnie niskich kosztach. Obsługują one jedynie 7 do 10 transakcji na sekundę. Na przykład Ethereum 15 transakcji na sekundę, gdzie zcentralizowane rozwiązania, takie jak Visa, mogą przeprowadzić około 100 tysięcy transakcji na sekundę. Przy dużym ruchu na sieci doprowadza to do zapychania jej i wzrostu opłat transakcyjnych do poziomów czasem niedorzecznych. Jak na przykład za prosty swap tokenów na Uniswapie na sieci Ethereum trzeba czasem zapłacić ponad 100 dolarów, a nawet i 200 się znajdzie. No i są dwa sposoby na to, żeby wyskalować Ethereum czy też jakikolwiek inny blockchain. Pierwszym rozwiązaniem jest wyskalowanie samego base layer czyli tego Layer 1, czyli podstawowej warstwy, pierwszej warstwy albo wyskalowanie sieci poprzez przeniesienie części pracy na inny Layer. No i w tym przypadku będzie Layer 2, czyli ta druga warstwa. No i Layer one to nasz podstawowy, standardowy tak zwany konsensus Layer, gdzie prawie wszystkie transakcje są obecnie dokonywane. Koncepcja warstw tych Layers nie bierze się konkretnie z Ethereum, ale takie blockchainy, właśnie jak chociażby Bitcoin, również używa tego poprzez Lightning Network. Layer 2 jest zbudowany na Layer 1. Layer 2 nie wymaga żadnych zmian w Layer 1, może być na nim zbudowany używając jego istniejących elementów, jak na przykład smart kontraktów. Layer 2 korzysta z bezpieczeństwa Layer 1, które w przypadku Ethereum jest na bardzo wysokim poziomie. No, i te Layer tu mogą mocno podbić ilość transakcji na sekundę, są to wartości rzędu od 2 do 4000 transakcji na sekundę. W świecie krypto istnieje tak zwany blockchain trilema. Występują trzy ważne obszary w czyli decentralizacja, bezpieczeństwo i skalowalność. No i deweloperzy nie znaleźli jednak rozwiązania, jak zmaksymalizować wszystkie trzy naraz. Jeśli chcemy poprawić jeden z tych obszarów, Pozostałe, pozostałe dwa tracą. Poprzez to deweloperzy mogą być bardzo kreatywni w tym, jak wyskalować blockchain. Layer 2 to termin właśnie używany do rozwiązań pomagających podnosić możliwości layer 1 poprzez przenoszenie tra transakcji na off-chain, czyli poza łańcuch. I dwie główne rzeczy, które mogą być usprawnione, to prędkość dokonywania transakcji i ich przepustowość. No, i mogą bardzo również mocno zredukować opłaty transakcyjne. Zacznijmy na początku od Rolaps. Rolaps jest dość skomplikowane rozwiązanie, ale postaram się ująć to w bardzo przystępny sposób dla każdego. Występują dwie formy rollupsów: ZK Rolaps i Optimistic Rolaps. I te ZK Rolaps są szybszą i bardziej wydajną formą. Działają one w ten sposób że łączą różne rzeczy, które robisz na blockchainie w jedną paczkę, ale niestety nie mogą używać smart kontraktów. Na Optimistic Rollups mają swoją Optimistic Virtual Machine, co sprawia, że mogą używać kontrakty, smart kontrakty, dokładnie w takiej formie, jak na tym Mainchain, czyli na przykład w tym przypadku na Ethereum, ale są wolniejsze i przez to mniej wydajne. Krótko mówiąc, roll zbierają dużą ilość transakcji do kupy, wrzucają do jednej paczki jako jedną transakcję i wysyłają to na layer 1. Generując kryptograficzny dowód nazywany SNARK, czyli z angielskiego to się rozwija ten skrót jako Succinct Non Interactive Argument of Knowledge. W roll wszystkie transakcje są dokonywane tam a główny chain przechowuje tylko informacje o tych transakcjach. No i przykładowymi Zetka rollupsami to ZK Sync, Stark, Net, Loopring, a optimistic rollups to Arbitrum i Optimism. Drugim rozwiązaniem są sidechainy. Są to kolejne blockchainy, które działają równolegle do mainchainu i używają ich zasobów do re realizacji pracy. Mogą ukraść bądź pożyczyć informacje z main blockchainu, a potem użyć ich Virtual Machine, żeby wyegzekwować smart kontrakty, albo walidować transakcje i wysłać na mainchain main żeby tam było to wszystko zabezpieczone. Korzystają właśnie z rozwiązań bezpieczeństwa mainchainu. No i sidechain. Side nie może operować bez swojego parent chain'a, ale parent chain nie potrzebuje side chain'u do działania. Side chain to oddzielne, niezależne blockchain'y ze swoim modelem konsensusu. W przypadku właśnie Ethereum, Matic i xDAI to są side -chainy, a smart kontrakty z Ethereum mogą być bezpośrednio wdrożone do side chain'a, używając potem Ethereum Virtual Machine do ich egzekwowania. Trzecim rozwiązaniem do skalowania jest to plazm, czyli te plazmy. I plazma używa child chainu albo plazm chainu, e, które mają swoje child chainy, które mogą, być przez, które mogą przesłać istotne operacje do main chainu. Rozładowanie transakcji z main chainu na child chainy pozwala na szybkie i tanie transakcje ale minusem jest długi okres czekania użytkowników na wycofanie środków z tego Layer 2. No i plazm nie może być używany do skalowania smart kontraktów. Przykładem tego typu rozwiązań jest OMG Network. Kolejnym, czy ostatnim, czwartym rozwiązaniem są to channels, czyli kanały. Kanały to rozwiązanie do zablokowania swoich środków, by otrzymać wirtualną wersję tych środków na sieć, która jest o wiele szybsza. Czyli na przykład w przy systemie Visa, używając swojej karty płatniczej, nie wysyłamy prawdziwej monety czy banknotu, a ekwiwalent tego w wirtualnej postaci. Póki każdy zgadza się i wierzy, że ta elektroniczna złotówka jest warta tyle samo co papierowa, to jest wszystko w porządku. No, i Lightning Network jest właśnie rozwiązaniem Layer 2, używających kanałów na blockchainy Bitcoina. Blokujesz swego Bitcoina z kimś, a następnie wysyłasz swego wirtualnego Bitcoina w różne strony, aż w końcu decydujesz się zatwierdzić tę transakcję i wysyłasz te wszystkie swoje transakcje jako jedna na blockchain Bitcoina. Zamiast tych wszystkich opłat, które by były związane z tymi transakcjami, Ty płacisz tylko jedną co powoduje redukcję kosztów. I tak samo możesz przesłać Bitcoin każdemu, kto jest połączony z tą osobą, z którą Ty się połączyłeś na samym początku poprzez sieć, która się tworzy między nami. Kanały mogą być użyte tylko do transakcji, a nie mogą być użyte do smart kontraktów czy virtual machine. Dzięki temu Bitcoin właśnie pozwala zredukować opłaty transakcyjne, będąc jednocześnie skalowalny i bezpieczny. Głównym projektem, który używa kanałów na Ethereum jest Riden, i to by było na tyle jeśli chodzi o te rozwiązania layer 2. Starałem się ująć to w przystępny i krótki sposób, by zbytnio się nie rozwodzić na ten temat. Tak więc dzięki Wam bardzo za uwagę. A w kolejnych filmach na kanale postaram się zagłębić w temat rollupsów, które, jak zapowiada sam Vitalik, mogą mieć największe znaczenie w skalowalności Ethereum i w działaniu samego Ethereum 2.0. Pozdrowi swartem